Sobota, 14 dzień maja 2022 roku. Witamy Państwa bardzo serdecznie z suchych stawów na stadionu Hutnika Kraków, gdzie już za moment w meczu rozgrywanym w ramach 33. kolejki Winner drugiej ligi Hutnik Kraków zmierzy się na własnym boisku ze Zniczem. Przedstawimy Państwu jeszcze składy, w jakich wystąpią dzisiaj obie jedenastki. Zacznijmy może od drużyny gości. Drużyna Znicza Pruszków w bramce z numerem pierwszym Jan Jurczak. Dalej z trójką Dmitro Jukimowicz. Czwórka to Marcin Bochenek. 18 Maksymilian Brejnak. 20 Kamil Niewiadomski. 10 Maciej Machalski. 14 Kasper Flisiuk. 17 Mateusz Możdżeń. 22 Dawid Barnowski. Numerem drugim Patryk Czarnowski. A jedenastkę kompletuje Szuma Nagamatsu z numerem 21. Natomiast jeżeli chodzi o Hutnika, w bramce Arkadiusz Leszczyński, dalej Tomasz Jaklik, Filip Becht, Adrian Jurkowski, Daniel Ojo-Kowalski, Kasper Andrzejewski, Krzysztof Świątek, Dominik Zawadzki, Krystian Lelek, Sławomir Chmiel oraz Michał Kityński podziwiali grę obydwu ekip. No i zaczynamy już to spotkanie. Miejmy nadzieję, że będziemy tutaj świadkami naprawdę ogromnych emocji. Boiska, futbolówka na lewą stronę. Hutnik konstruuje swój atak pozycyjny. Zobaczmy. Tutaj spokojnie wymieniają między sobą piłkę gracze z Nowej Huty. Jesteśmy już w okolicach pola karnego. Wigier. Zobaczmy. Jaklik wprowadza piłkę na połowę rywala. Futbolówka na prawej stronie, jest centra w pole karne. Natomiast ta piłka tutaj przeszła wszystkich zawodników znajdujących się w polu karnym. Choć to jeszcze nie koniec, jeszcze Hutnicy w natarciu. Jest tutaj próba Krzysztofa Świątka. Na razie muszę powiedzieć wręcz, że nie oglądaliśmy żadnej klarownej sytuacji, czy to dla jednej, czy to dla drugiej drużyny, ale może to się zmieni teraz, ponieważ akcja drużyny z Pruszkowa rywalowi o jakimś groźnym dośrodkowaniem. Zobaczmy, piłka w polu karnym, jest uderzenie głową, natomiast Leszczyński tutaj przez sztab szkoleniowy za swoje ostatnie występy w tym sezonie. No, gra tego piłkarza może się podobać. A teraz zobaczmy, bo jest kapitalna sytuacja przed piłkarzami Znicza Pruszków. Futbolówka odbiła się nawet od słupka bramki Hutników, natomiast finalnie do bramki nie wpadła, więc o dużym szczęściu mogą mówić gospodarze, gdyż to wszystko wyglądało. Bochenek, dobra piłka, teraz futbolówka adresowana w kierunku Mateusza Możdżenia. Możdżeń do Bochenka, jest dwójkowa akcja tych piłkarzy. W dalszym ciągu piłkarze z Licza, którzy teraz środki starają się przedrzeć pod bramkę Leszczyńskiego od tych drużyn. Jednak akcja Hutnika Kraków. Jest już 42. minuta tego spotkania. Zobaczmy, jak będzie toczyła się ta końcówka tej pierwszej odsłony tego meczu. Piłka po prawej stronie. Cały czas przy futbolówce zawodnicy Hutnika. Jesteśmy w polu karnym. No i to jest, proszę Państwa... Będzie bita piłka w pole karne Leszczyńskiego. Zobaczmy, jest centra, natomiast radzą sobie z tym Hutnicy. Choć piłka jeszcze wraca na lewą stronę. Jeszcze tutaj jest dośrodkowanie. Zobaczmy, taki tutaj
Pinball w polu karnym podczas tego domowego spotkania. Teraz centra z prawego narożnika boiska, ale po raz kolejny głowa wygrana przez piłkarzy z Nicza Pruszków, którzy jeszcze naciskają na bramkę Hutnika. Jest akcja lewą flanką, centra w pole karne. Przechodzący będą do ataku zawodnicy z Nowej Huty. I w prosty sposób stracili szansę na atak. Dopiero teraz mają ponowną taką okazję. Akcja prawą stroną, rozpędza się zawodnik Hutnika. Kraków, jest uderzenie, ależ tutaj znalazł się w doskonałej sytuacji. Jeszcze uderzenie z lewej strony w wykonaniu graczy swoich opcji na zdobycie gola piłkarze. Gospodarzy. Jak nie idzie tak, no to trzeba próbować w ten sposób. Jest to jak najbardziej do gospodarzy. Jest tutaj Możdżeń. Szuka miejsca do ośrodkowania tej futbolówki. Jeszcze Bochenek, centra na pole karne. No wydawało się, że może być tutaj groźnie, natomiast... Zobaczmy, piłka teraz jeszcze w środkowej części boiska. Hutnik w sporych opałach. Bardzo blisko siebie są defensorzy Hutnika, natomiast Zniczy nie odpuszcza. Zniczy już praktycznie całą ekipą atakuje. Zobaczmy, jest teraz uderzenie głową. No to mogła być bramka. Piłka już ustawiona przez zawodników w żółto-czerwonych strojach. Wydaje się, że po tej centrze sędzia zakończy ten mecz. Zobaczmy, jest centra w pole karne. Wybijają futbolówkę na rzut rożny gracze Hutnika. I sędzia w tym momencie kończy to spotkanie. Hutnik 1, Zniczy 0. Spotkania Państwu za uwagę. Zapraszamy na kolejne transmisje na Spotify. A za dziś dziękuję Państwu. 1 do 0. Sebastian Kaniewski, do widzenia.